Onet Rano wiem, Iwona Kutyna, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. No i od razu przenosimy się do Berlina, bo tam nasi dzisiejsi goście, Marek Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, dzień dobry, witam was serdecznie w Onet Rano, Warszawa pozdrawia Berlin. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich. Cieszę się, że wstaliście o tej porze i że możemy sobie trochę porozmawiać na różne wątki i tematy, ale pretekstem do naszego spotkania jest to, co wydarzyło się ostatnio w związku z waszą współpracą z Radiem 357. Ja wiem, że ten temat już pewnie ze wszystkich stron został obrobiony, jeśli mogę użyć takiego kolokwializmu, ale żeby zamknąć chyba temat, bo zaczęliście współpracę z tym właśnie radiem, w którym pracują ludzie, którzy odeszli z Trójki radiowej. Mieliście tam swój program, w którym rozmawialiście z zaproszonymi gośćmi na ważne dla was tematy. No i ostatni z tych programów nie został wyemitowany. Szefostwo radia ma swoje zdanie na ten temat, wy macie swoje i wręcz mówicie o cenzurze. No to jak to tak w skrócie wyglądało? Wiesz co, to była taka sytuacja, która eskalowała. I myślę, że nikt z początku, na samym początku naszej współpracy, kiedy dostaliśmy zaproszenie, nie spodziewał się tego, że to się tak skończy. Nie zakładamy złej woli, absolutnie. Natomiast wydarzyło się faktycznie tak, że dostaliśmy zaproszenie parę miesięcy temu od nowo powstającego Radia 357, żeby zagościć na ich antenie z naszą autorską audycją. Wymyśliliśmy pewną formułę tej audycji, nietypową, trzeba przyznać, łączącą w sobie muzykę i rozmowę, i dialog na różne tematy. Na to wszystko, co jest związane z naszym przeżywaniem miejsca, w którym żyjemy i czasu, w którym żyjemy. I wydawało nam się, że znaleźliśmy jakiś wspólny język z redakcją, po czym pojawiły się schody. To znaczy temat, który zagościł na naszej antenie w zeszłym tygodniu, okazał się zbyt kontrowersyjny dla redakcji radia i podjęto dosyć gwałtowną decyzję o tym, żeby ten temat z anteny usunąć. Co wzbudziło nasz pewien bunt i żal, to było to, że nikt z nami na ten temat wcześniej nie porozmawiał, mimo że my nie przygotowujemy naszej audycji na żywo, tylko wysyłamy ją do radia odpowiednio wcześniej. I w tym momencie mieliśmy takie poczucie, no coś tutaj nie gra. Ewidentnie temat, o którym chcieliśmy porozmawiać i o którym wydaje mi się, że odbyliśmy taką szczerą i głęboką rozmowę i bardzo osobistą, bardzo emocjonalną, on się okazał za trudny dla radia. Tym tematem jest pewne zjawisko, które tutaj obserwujemy z bliska, czyli to, że od momentu wyroku, tak zwanego wyroku, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, w Berlinie pojawiła się kolejna fala kobiet, osób próbujących legalnie przerwać ciążę. I ta sprawa ma swój aspekt polityczny i o nim się bardzo dużo rozmawia, ale ona ma też swój aspekt emocjonalny i ludzki. A ponieważ poznaliśmy jedną z osób, które takimi osobami się tutaj na miejscu opiekują, usłyszeliśmy jej historię, uznaliśmy, że ta historia jest tak przejmująca, że warto o niej porozmawiać. Zwłaszcza, że jest to też temat, który dotyka na różne sposoby nie tylko tych osób, które w tym uczestniczą, ale całego szerokiego kręgu i przenika też do kultury. To znaczy, to nie jest temat istniejący w jakiejś izolacji. No ale aborcja według szefostwa radia okazała się tematem zbyt kontrowersyjnym. No tak jak powiedziałeś, Antek, no wszyscy o tym rozmawiamy, wszyscy od jesieni tym tematem, w zasadzie od kilku lat tak naprawdę tym tematem żyjemy, ale teraz eskalowało to w znacznym stopniu i od jesieni, odkąd taka, a nie inna decyzja tak zwanego Trybunału zapadła, no mówi się o tym bardzo dużo. No kobiety wychodzą na ulicę, wy także w Berlinie protestujecie. Ja nie dostrzegam tutaj kontrowersji. No sama audycja, to tobie od razu Iwona powiem, ta audycja jest możliwa, można jej posłuchać, jest na naszym fanpage'u na Facebooku. Nasz fanpage się nazywa Sister Cities. Tak, bo tak się nazywała nasza audycja. Sama audycja, jak sobie jej może widzowie posłuchają, nie jest kontrowersyjna. Sama nasza rozmowa nie jest kontrowersyjna. Jedyne, co jest kontrowersyjne w tej audycji, to jest ten temat.
o którym rozmawiamy. I wiesz, właśnie to, o czym powiedziałaś, że w Polsce, no my mówimy oczywiście z perspektywy Berlina, w Polsce sytuacja wygląda zupełnie inaczej i to jest temat od kilku lat, o którym się mówi. I jest to dość bolesne, że w sytuacji, ja się wypowiadam jako kobieta, w której widzimy to, co się dzieje, w której protestujemy w Berlinie, wiesz, ścina się audycję, która porusza tak bardzo, bardzo ważny, w ważnym momencie temat dla milionów Polek i Polaków. I myślę, że to było coś, co mnie najbardziej tak w tym wszystkim dotknęło, bo wiesz, ja się nie boję konfrontacji z jakimiś trollami czy hejtem. Natomiast uważam, że powinno się mieć prawo głosu. No właśnie, powinno się mieć prawo głosu i wydawać by się mogło, że w takiej instytucji jak radio internetowe, zwłaszcza które powstało dzięki osobom, które odeszły z Radiowej Trójki, zresztą nie jedyne, bo też jest Radio Nowy Świat, no to zupełnie inaczej będzie to miało miejsce i mocne słowo cenzura wygląda na to, że chyba niestety miało tu miejsce. Macie takie poczucie, że jednak mimo wszystko w Polsce możemy mówić to, co chcemy w kontekście chociażby tego protestu całodobowego, który miał miejsce no, 2 tygodnie temu mediów komercyjnych, że jest jeszcze ta przestrzeń, jest ta możliwość wyrażania mimo wszystko swojego zdania, swojej opinii, komentowania tej rzeczywistości. Ona oczywiście istnieje. Nie żyjemy, czy też nie żyjecie, w Białorusi. Mówię my, bo jesteśmy bardzo blisko z Polską. No zresztą fizycznie nawet to jest 80 km od granicy. Czasem się czuję, że to jest inny świat, ale jesteśmy bardzo blisko i wszystko, co się dzieje w Polsce, nas bezpośrednio dotyka. Więc jeszcze nie doszło do takiej sytuacji, ale myślę, że po pierwsze nie wolno czekać, aż do niej dojdzie, prawda? To znaczy trzeba troszkę jednak apelować w momencie, w którym czujemy zagrożenie. A myślę, że w tym szczególnym przypadku, tak jak mówię, najlepszych intencjach ujawnił się pewien mechanizm, który jest groźny, który jest po prostu dla nas, rozpoznajemy w nim coś bardzo niebezpiecznego i jest to pewien mechanizm takiej autocenzury, to znaczy takiego wyprzedzania tematów, które mogą zostać uznane przez część słuchaczy albo widzów za kontrowersyjne i na wszelki wypadek uciszania ich. Myślę, że w tym wszystkim warto dodać, że oczywiście my nie jesteśmy dziennikarzami, nie jesteśmy publicystami, nie jesteśmy specjalistami od tematu, chociaż zawsze staramy się dobrze przygotować do rozmów, które prowadzimy. Ale to jest właśnie taka perspektywa, która może troszeczkę wykracza poza pewien schemat dziennikarski. Wydało nam się, że ona też jest wartościowa, bo ona też ma prawo zaistnieć w przestrzeni publicznej i stąd się w ogóle pojawił nasz pomysł na tę audycję, który zresztą sygnalizowaliśmy radio od samego początku, od pierwszej rozmowy na temat tego, jaką ona przybierze formę. Obydwoje jesteście osobami, które, tak jak przed chwilą powiedziałam, angażują się społecznie i komentują tą naszą rzeczywistość. Czy w związku z tym macie taką potrzebę, żeby mimo rozstania się, jak rozumiem, z Radiem 357 dalej kontynuować i komentować i wyrażać głośno swoje opinie, nie tylko chociażby w swoich social mediach, ale na przykład właśnie robiąc, nie wiem, jakiś podcast czy jakiś program? My nie przestaniemy. Można powiedzieć, że złapaliśmy bakcyla. I będziemy kontynuować, musimy teraz podjąć decyzję, w którym miejscu, bo zgłosiło się do nas wiele radiostacji internetowych, redakcji, więc absolutnie okazuje się, że mamy swoją widownię, że są miejsca, w których można mówić o wszystkim, więc podejmiemy decyzję na pewno, nie tylko. Ale chyba jesteście najlepszym przykładem tego, że warto o tym mówić, zwłaszcza jak się jest osobami publicznymi, bo wasz głos jest dużo bardziej słyszany i odbierany, czy na tak, czy na nie. No, też chyba to może zejść na drugi plan. Ważniejszy jest fakt, że o tym się mówi.
Myślę, że my tak, może to jest troszeczkę staromodne, ale trochę tak postrzegamy też rolę artystów. To znaczy irytuje nas i nie akceptujemy takiego bardzo wąskiego pojmowania sztuki, którą można by sprowadzić do hasła literaci, do piór. To znaczy rozumiemy to, co my robimy jako coś, co jest zatopione w pewnej rzeczywistości. Ta rzeczywistość na nas wpływa, w tym jak się wyrażamy artystycznie, ale po prostu ona nas dotyka. I zresztą dotyka każdego artysty i to nie jest coś wyjątkowego dla nas. Kiedy układaliśmy playlisty do naszych kolejnych odcinków naszego podcastu czy też naszej audycji, to z łatwością byliśmy w stanie znaleźć muzykę, która łączyła się w jakiś sposób z tym, co umownie nazywamy zeitgeist, z tym, co się dzieje tu i teraz, z różnymi bieżącymi wydarzeniami albo z procesami, które zachodzą w społeczeństwie. Artyści też żyją i oddychają tym samym powietrzem, co reszta ludzi i kiedy coś ich dotyka, to wyrażają to, a muzyka, no jak wiemy, napędza rewolucję, napędza zmianę. Muzyka zawsze jest gdzieś w awangardzie. Nie jest tylko umilaczem czasu. Przynajmniej tak ją rozumiem. A ponieważ muzyka napędza rewolucję, to macie takie poczucie, że gdzieś ta kultura próbuje być stłamszona w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem opcji, no jest pandemia koronawirusa? Wiesz, jest oczywiście, że pandemia to jest taki moment, w którym władza się w pewnym stopniu centralizuje. To znaczy ci, którzy mają fundusze, prawda, środki w Polsce, kultura jest w dużym stopniu finansowana przez państwo, ci mogą pewne rzeczy narzucać, ponieważ mają naprzeciwko siebie twórców, którzy często są w stanie desperacji, są pozbawieni środków do życia. Więc to obserwujemy na całym świecie. Różne autokracje w tej chwili wzmagają swój uścisk i to nas wszystkich dotyczy i z tym należy walczyć. I wiesz, jest jeszcze ten taki drugi aspekt, ta taka właśnie dziwna, miękka, prawie niezauważalna sieć autocenzury, która jest bardziej dyktowana przez motywy czysto rynkowe, a mniej przez ideologię. Okazuje się, że pewne tematy są niewygodne, nieprzyjemne. Po co sobie psuć wieczór, po co sobie psuć poranek, po co sobie generalnie psuć dzień różnymi nieprzyjemnymi rzeczami, prawda? I myślę, że to też jest coś, z czym no my przynajmniej mamy taki odruch, żeby walczyć. No to na koniec, żeby zakończyć optymistycznie mimo wszystko. Mary, wiem, że jakieś koncerty w niedługim czasie, i to bardzo niedługim, się odbędą. Zawitacie do Polski. Nareszcie. Będą... 4 będziemy grać we Wrocławiu. W Starym Klasztorze. W Starym Klasztorze, 5 w Poznaniu. Tak, a w połowie miesiąca przygotowujemy coś, co na razie będzie miało formę online, ale co nas też bardzo, bardzo cieszy. Będzie takim większym wydarzeniem. Nic nie zastąpi żywego kontaktu z publicznością i strasznie się na to cieszymy. Nie, ja absolutnie, nawet to 50% publiczności, które będzie, bo oczywiście wszystko będzie przy obostrzeniach ministerialnych i zachowamy ostrożność wszelaką. Natomiast bardzo się cieszę na to i przyznam się szczerze, trochę przebieram nogami, żeby już stanąć na tej scenie, zobaczyć twarze ludzkie, nawet w tych maseczkach i dla nich zaśpiewać i poczuć ludzką energię, bo naprawdę od bardzo, bardzo dawna tego nie miałam. Mary ma fantastycznych fanów, więc jeżeli te 50% publiczności da z siebie 200%, no to wychodzimy na równo, wychodzimy na zero. No to pięknie, to wszystkich zapraszamy do Wrocławia i Poznania. Dzisiaj Wrocław najcieplejszym miastem w Polsce, tam chyba ponad 20 ma być, zresztą w Berlinie chyba podobnie, ale jeszcze na koniec chciałam pogratulować wam obojgu, Antek, ale tobie też przede wszystkim. Przypomnijmy, jeżeli ktoś nie wie, że dwa filmy, do których zrobiłeś muzykę, są na shortliście, jeżeli chodzi o Oscary. 15 marca mamy poznać już te krótkie listy, krótkie samych nominowanych.
a jeden z nich powstał w naszym tandemie twórczym. No właśnie, dlatego mówię, że wam obojgu gratuluję. Tak, tak. Tak, dziękujemy tak. bardzo i bardzo się cieszymy. Prosimy trzymać się. Tak. Szarlatan i Aida i Szarlatan, zresztą Agnieszki Holland film, więc trzymamy kciuki i mam nadzieję, że 15 marca ta dobra informacja do nas dotrze i będzie pretekst do tego, żeby znów się spotkać i porozmawiać. Bardzo wam dziękuję, trzymam kciuki i myślę, że fani i muzyki i tego, co macie do powiedzenia, także czekają na to, co będzie dalej i jak będziecie wyrażać to, co sądzicie właśnie na temat tego, co dzieje się wokół nas. Mary Komasa, Antoni Komasa, Masała Zarkiewicz byli razem z nami. Dzięki serdeczne, pozdrawiam was. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A my kończymy Onet Rano Wiem. Jutro piątek, 7:55 oczywiście stawiamy się znowu. Do zobaczenia.